ona śpiewa, że Jezus przez góry i morze wędrował. No ale głosił. Polikin D3. Warto zadbać o odporność. Wszystko. Muter będzie, muter. Muter. Przypominamy to cykl audycji, w którą w każdą niedzielę po godzinie 11 zabieramy Państwa w podróż w przeszłość i szukamy śladów i bohaterów polskiej niepodległości, polskiego odzyskiwania niepodległości także w całej Polsce. Dziś jesteśmy w Grodzisku Mazowieckim. Piątka gości w studiu. Teraz czas na dwóch z nich. Pan Łukasz Nowacki, specjalista do spraw historii miasta, którego już słyszeliśmy w pierwszej części. Witam Państwa ponownie. Oraz pan Janusz Sobieraj z Komendy Chówca ZHP. Witam Państwa. Witamy po raz pierwszy. Pański głos nasi słuchacze usłyszeli. Ale zaczniemy jednak od głosu, który już słyszeliśmy w pierwszej części od pana Łukasza Nowackiego, który zajmuje się właśnie historią Grodziska Mazowieckiego i także jest gospodarzem miejsca, o czym już opowiedzieliśmy w pierwszej części. Ale teraz wróćmy do historii. No i tak chronologicznie, bo zakończyliśmy opowieść o rodzie Mokronowskich, herbu Bogoria, na Aleksandrze Mokronowskim, który brał udział w powstaniu listopadowym, więc no, pozostając czasowo w tym samym dokładnie okresie, jak wyglądało to powstanie listopadowe. No to jest tak oczywiście, że ci ludzie z warstw oświeconych mieli największą świadomość polityczną, historyczną, patriotyczną i rzecz jasna to właśnie tam, czyli we dworach szlacheckich się ogniskowało to wszystko, co nazywamy jakimiś dążeniami niepodległościowymi, ale w przypadku Grodziska też można powiedzieć, że sami mieszczanie wykazywali dużą dozę zaangażowania w sprawy patriotyczne, w sprawy związane z odzyskiwaniem wolności, dlatego że proszę sobie wyobrazić, że w czasie powstania listopadowego bardzo wielu mieszkańców zadeklarowało jedność, czy też podpisało akt lojalności, wierności wobec rządu powstańczego, tymczasowego. No był to akt cywilnej odwagi i swego rodzaju ryzyko, no bo wiadomo było, że oni są poddanymi cara. Za to ryzyko zapłacili. I za to ryzyko zapłacili, ale nieco później, dlatego że w czasie powstania listopadowego nie mieli jeszcze aż takiej szansy się wykazać. To powstanie, jak pamiętamy, zostało dość szybko stłumione. Do Grodziska weszły dość szybko oddziały rosyjskie, które tutaj założyły szpital polowy, więc jedyną rolą mieszczan było tak naprawdę przyjęcie tych żołnierzy rosyjskich gdzieś tam na swoje kwatery, udzielenie im pomocy. Natomiast już w przypadku powstania styczniowego możemy mówić o takim swoistym zrywie tej świadomości niepodległościowej, wolnościowej, dlatego że wtedy realnie mieszkańcy Grodziska zaciągnęli się po pierwsze do oddziału dzieci Warszawy Ludwika Rzeklińskiego. To był oddział, który operował głównie w Puszczy Kampinoskiej. Tutaj możemy mówić o jednoznacznym takim zrywie, także z udziałem Grodziszczan. No poza tym kolejarze, ja już o tym wspominałem, jesteśmy na stacji w Grodzisku, a kolejarze w okresie powstania stworzyli swoistą sieć wywiadowczą, mając do dyspozycji rozmaite kanały łączności, wzięli udział w przerzucaniu broni, pieniędzy, leków, poczty, informowali o ruchach wojsk rosyjskich, także o ruchach wojsk powstańczych, pośredniczyli w tych kontaktach. No i wielu z nich przypłaciło to Sybirem, niektórzy ciężkim więzieniem. Znany jest przypadek telegrafisty ze stacji Grodzisk Bratysława Znajewskiego, który właśnie za swoją odwagę, a był takim agentem, można powiedzieć, ówczesnym, bo działając legalnie jako kolejarz zatrudniony na Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej, jednocześnie był bardzo aktywnym powstańcem i rzeczywiście został na Sybir ostatecznie zesłany. Ale sam burmistrz miasta, Jan Wolfram, który potajemnie wydzielał paszporty dla powstańców styczniowych, żeby oni się mogli wydostać poza te kordony wojsk rosyjskich i w ten sposób ocalili życie, także przypłacił tę swoją odwagę Sybirem. I całe miasto, bo trzeba pamiętać o tym, że administracja carska surowo ukarała te miejscowości, których mieszkańcy brali udział w powstaniu styczniowym. Grodzisk utracił prawa miejskie, a więc ten los powstaniowy był dla Grodziska dość przykry. W ramach represji Grodzisk został zdegradowany do rangi osady, przyłączony do gminy wiejskiej i oczywiście można powiedzieć, że było to paradoksalne, bo wszystkie urzędy, cała infrastruktura urzędowa w Grodzisku pozostała i de facto cały czas Grodzisk formalnie był stolicą powiatu najpierw Grodziskiego, a potem
po degradacji Grodziska Płońskiego, no ale były to realne represje. No i wreszcie, jak rozmawiamy o powstaniu styczniowym, warto przypomnieć o tym, że Grodzisk stał się także areną walk powstańczych, że tutaj oddział Dzieci Warszawy stoczył bitwę z kozakami i z załogą właśnie stacji kolejowej. Ta stacja była wówczas jako punkt strategiczny dość dobrze obsadzona wojskami, no ale powstańcy podjęli taką próbę, jak to w ten czas mówiono, zaalarmowania, czyli sprawdzenia tej gotowości bojowej i w ciągu jednej nocy 1 listopada 1863 roku zaatakowali cztery takie stacje leżące na szlaku kolei warszawsko-wiedeńskiej, w tym tę największą i najlepiej strzeżoną stację w Grodzisku. Obyło się bez strat, ta bitwa została rozstrzygnięta w takim znaczeniu, że załoga dworca została ostrzelana, kilku przedstawicieli żandarmerii carskiej zginęło, natomiast oddział powstańczy właściwie bez strat się wycofał. Tutaj też warto powiedzieć o tym, że jeżeli mówimy o magazynach powstańczych, o broni powstańczej, to właśnie te magazyny znajdowały się pod Grodziskiem i zachowało się bardzo wiele dokumentów, które mówią o tym, że ta broń przywożona gdzieś skądś z Europy, z zagranicy, ściągana tutaj właśnie pod Grodziskiem jest magazynowana i potem rozsyłana do oddziałów powstańczych. Więc jeżeli chodzi o ten okres, mimo że on się zakończył i klęską powstania, i degradacją miasta, no to mamy jako Grodziszczanie, mamy być z czego dumni i możemy powiedzieć sobie, że wtedy to świadectwo patriotyzmu, ten egzamin patriotyzmu został zdany. Praktycznie przy każdej audycji Słowem Niepodległa, gdy jeździmy po całej Polsce, to wraca ten wątek i powstania listopadowego, i powstania styczniowego, bo no zawsze przypominamy o tym, że pomimo tego, że te powstania były przegrane, to tak naprawdę powstańcy wygrali kilkadziesiąt lat później, bo to właśnie mit tego powstania, to właśnie kult powstańców i ich ofiary, no jakby utrzymywał te nastroje polskie. No tak, oczywiście, no pamiętajmy, że powstanie styczniowe było takim mitem założycielskim już niepodległej Polski, że wtedy powstańcy styczniowi nie tylko doczekali się własnego umundurowania, ale także honoru, byli właśnie tymi wskrzesicielami ojczyzny, ojcami niepodległego bytu. Także w Grodzisku organizowano mszę z udziałem weteranów powstania styczniowego. Bardzo wielu z nich leży na grodziskim cmentarzu. Bardzo wielu zapisało się w historii Grodziska jako tacy ludzie, którzy mogli być wzorem dla reszty społeczeństwa, dla reszty obywateli. I pewnie tak było, bo kiedy przypomnimy sobie, że na początku XX wieku Grodzisk, no mimo że formalnie pod zaborami, korzystał już z tych aspektów, nazwijmy to, wolnościowych, znaczy ta myśl o niepodległości kiełkowała, to właśnie w gronie weteranów powstania zostało zawiązane Towarzystwo Gimnastyczne Sokół, zaczęły działać drużyny harcerskie, o czym za chwilę pewnie Janusz Sobieraj szerzej opowie. No ale także, kiedy przyszła noc listopadowa, czyli 11 listopada 1918 roku, ci ludzie zebrani w jednej z sal na terenie Grodziska na zachętę, na słowa reprezentanta władz, które już powoli się można powiedzieć kodyfikowały w Warszawie, no rzucili się do rozbrojenia Niemców i to byli bardzo młodzi ludzie, to byli harcerze, to byli członkowie Towarzystwa Gimnastycznego Sokół i oni właściwie bez strachu zajęli posterunki niemieckie, odebrali zaborcom i stali się też takimi realnymi uczestnikami tego przełomowego wydarzenia. No Grodzisk ma to szczęście, że mamy dzisiaj, można powiedzieć, unikatowe zdjęcie właśnie zrobione tamtego dnia. Ono jest eksponowane w wielu książkach na temat odzyskania niepodległości. Otóż mamy zdjęcie, które pokazuje tłum zebrany na rynku, władze okupacyjne niemieckie i na trybunie polski burmistrz, który odczytuje taki akt niepodległości. Powiewają już biało-czerwone flagi. To zdjęcie zostało właśnie wykonane 11 listopada jako taki rodzaj uhonorowania tych wszystkich ludzi, którzy w ten czas, w tamtej nocy brali udział w rozbrajaniu Niemców, a więc no, de facto we wskrzeszeniu ojczyzny. No i ojczyzna została wskrzeszona, ale niestety, jak wiemy, nie na długo, bo my obchodzimy dzisiaj setną rocznicę odzyskania niepodległości, no ale chyba jednak warto zwracać uwagę na słowo odzyskania, bo nie sposób mówić, że od 100 lat jesteśmy niepodlegli chwilę później, bo tak naprawdę już w kolejnym roku musieliśmy po raz kolejny toczyć wojnę i mowa tutaj o wojnie polsko-bolszewickiej. No tak, to był oczywiście duży szok, bo to była próba
nadwyrężenia, czy wręcz złamania tego kręgosłupa, które dopiero się odradzało, ale też trzeba powiedzieć, że zarówno Grodziszczanie, jak i społeczeństwo polskie wyszli z tego obronną ręką. No nie będziemy tutaj dywagować, czy to bardziej cudowne wydarzenie, czy to strategia Piłsudskiego, czy wreszcie wielki udział polskich kryptologów, którzy łamali szyfry rosyjskie. W każdym razie Grodziszczanie także w Bitwie Warszawskiej, czy w wojnie polsko-bolszewickiej szerzej brali udział. Tutaj na stacji, czyli dokładnie w tym miejscu, gdzie się znajdujemy, został zrobiony punkt oczyszczający sanitarny przede wszystkim dla uchodźców, którzy przecież uciekali z tych terenów objętych wojną, ale także dla żołnierzy, którzy byli wycofywani z frontu i trzeba było zapewnić określone warunki, więc na fali tych uczuć patriotycznych tutaj właśnie w Grodzisku taki coś na kształt komitetu zostało zawiązane i wiele osób ze wszystkich stanów społecznych, czy ze wszystkich grup zawodowych wzięło udział w takiej realnej pomocy niesionej zarówno ofiarom tej wojny, jak i można powiedzieć wspomagały to zaplecze frontowe. No i potem mieliśmy trochę spokoju w Polsce i także i w Grodzisku, ale no nie na długo, bo już jak wiemy doskonale w 1939 roku wybuchła kolejna wojna i o tym w zasadzie o jednym tylko aspekcie, można powiedzieć, tej wojny już teraz opowie nam pan Janusz Sobieraj, a mianowicie w październiku 1939 roku właśnie tutaj w Grodzisku Mazowieckim powstał pierwszy konspiracyjny zastęp, który dał początek harcerskiej organizacji znanej bardzo dobrze chociażby z książki Kamienie na Szaniec, czyli Szarych Szeregów. Tutaj chciałem powiedzieć tak, wychowanie młodzieży w okresie międzywojennym jest dosyć istotne. I tutaj mieliśmy świetnych wychowawców, między innymi Zdzisława Słoniewicza, Gustawa Studzińskiego i Stefanię Studzińską. To było małżeństwo pracujące w szkole, jeżeli chodzi o państwa studzińskich. I oni prowadzili drużyny, Stefania prowadziła żeńską drużynę, a drugi Gustaw prowadził męską drużynę w ogólniaku grodziskim. Natomiast Zdzisław Słoniewicz był komendantem chówca Grodzisk i prowadził drużynę, szóstą mazowiecką drużynę męską. I te zalążę harcerstwa, który właściwie powstał w Grodzisku w 1916 roku, przygotowywał młodzież do walki zbrojnej w przyszłym okresie. Znaczy, właściwie młodzież harcerska uczestniczyła już w latach 20, wojnie 20, w roku 20. Natomiast przygotowanie do niepewnej sytuacji, jaka była w 1939 roku, już właściwie można było wiedzieć. Obozów już wtedy nie było. Na przykład pozytywizmu, pracy u podstaw. Tak, przygotowanie. Młodzież właściwie w okresie pierwszych dni września brała udział w patrolach pilnujących miasto, jak i młodzież harcerska męska prowadziła obserwacje nieba i była gońcami między władzami miejskimi i powiatowymi. A młodzież żeńska właściwie prowadziła dyżury na stacji kolejowej dla żołnierzy udających się na front. Bo wtedy była sytuacja przekazywania listów, żywności, papierosów. To była działalność młodzieży żeńskiej. Koniec wojny, właśnie 20 września, Grodzisk jest właściwie pierwsza egzekucja w Grodzisku. I to też ma wpływ na postępowanie naszej młodzieży harcerskiej. Jest sytuacja tego typu, że w pierwszych dniach października do druha studzińskiego zgłaszają się chłopcy i się chcą, pytają się, co mają dalszym robić. I jest sytuacja, że stworzy się zastęp i wtedy na podstawie druh studziński, druh na Stefania plus jeszcze Jan Kierlańczyk tworzą zręby Związku Walki Zbrojnej, która potem w 1942 roku przechodzi w Armię Krajową. Szeregi Szarych Szeregów są dosyć liczne i tutaj działalność pokrywa się z tą całą działalnością ogólnokrajową. Jest prowadzona akcja sabotażowa, szkolenia. Są również prowadzone również udział, młodzież bierze udział w akcji szkolenia podchorążych. Tutaj Jan Studziński,
Jan Zabłocki, Jan Stutiński i Edward Ojrzyński biorą udział w szkoleniu Agricola. Są szkoleni w tej szkole za lasem. Młodzież bierze również czynny udział w przyjmowaniu rzutów. Rzuty są przyjmowane na Solnicy, czyli w rejonie wsi Książenice, Radonie, Osowiec. Natomiast rzut materiałowy jest przyjmowany na Rozłogach. To jeden rzut materiałowy. Natomiast rzuty są obstawiane jako ochrona wszystkich skoczków i przekazywanie skoczków. Ten ostatni rzut, jaki był na terenie gminy Grodzisk, to jest właściwie na Solnicy w grudniu 1944 roku, tuż właściwie przed wkroczeniem wojsk sowieckich do Grodziska, dosłownie 2 tygodnie 6. W Grodzisku też skacze, pod Grodziskiem skacze również pani porucznik Zawadzka ZO Elżbieta i stąd udaje się do Warszawy i bierze czynny udział na Grodziskiem. W Solnicy skacze również Jan Górski, jeden z organizatorów cichociemnych. Grodziska młodzież bierze udział również w Powstaniu Warszawskim. Część osób, która nie może dotrzeć do Warszawy po 1 sierpnia, udaje się do Puszczy Kampinoskiej i tam tworzy oddział w ramach ziemi sochaczewskiej i ziemi powiatu błońskiego przy obwodu Barzan i obwodu Skowronek. Tworzy całą kompanię pod dowództwem porucznika kapitana, zapomniałem nazwiska w tej chwili, ale tutaj jest cały ten. Grupa Grodziska została wyeliminowana, właściwie pokazano grupie grodziskiej udać się, rekonspirować się i udać się do miejsca spoczynku, swojego miejsca zamieszkania. Dosłownie dzień przed rozpoczęciem wycofywania się wojsk partyzanckich z Puszczy Kampinoskiej i nie bierze udziału w bitwie pod Jaktorowem, ale jednocześnie grodziskie punkty sanitarne biorą udział w ochronie i w przyjmowaniu rannych, jak i pomoc właściwie oddziałom wycofujących się z Puszczy Kampinoskiej i przekraczających tory pod Jaktorowem. Koniec wojny jest sytuacją jeszcze, że nie wszystka młodzież udaje się na rozwiązane, zostaje rozwiązane oddziały Armii Krajowej, tak samo szare szeregi przechodzą do pracy czynnej, harcerstwo również powstaje. Ale jeszcze zanim powiemy o końcu wojny i o tym, co działo się z tą młodzieżą po zakończeniu wojny, to jeszcze powiedzmy krótko, trochę bardziej szczegółowo, jeśli chodzi o to, co robili w czasie wojny, a mianowicie chodzi mi o to, kto to był, bo szare szeregi były podzielone na 3 grupy, na zawiszaków, bojowe szkoły i grupy szturmowe. I tutaj warto podkreślić, skąd się brał ten poziom. Zawiszacy to byli na przykład, to były dzieci w zasadzie w wieku 12-14 lat. I tutaj grupą zawiszaków... I czym się zajmowały te dzieci? Edward Ojrzyński pod Harcmisz, grupą starszej młodzieży brał Jan Potyński, Pożywój, a najstarszymi brał Jan Zabłocki, Pionier. To są 4 oddziały. Jan Zabłocki, prowadząc na przykład oddział, patrol właściwie z Brywinowa do Grodziska, napotkał się 30 lipca 1944 roku pod Milanówkiem na oddział patrol niemiecki. Związała się strzelanina i tam ginie 2 naszych harcerzy. Życiński i Kubiak, ci dwaj giną i są pochowani na grodziskim cmentarzu. Oprócz tego grodziskie szare szeregi ponoszą również straty w egzekucji masowej, takiej jak była w lasach Mochowskich, Podkowie Leśnej, ginie Kop Kowalski. Między innymi to są żołnierze, którzy robili ochronę rzutu i magazynów grodziskich Armii Krajowej. Ale wracając jeszcze do tego pytania, zawiszacy, 12-14 lat, czym się zajmowali? Bo wiemy, że nie brali udziału bezpośrednio w walce zbrojnej. No, ci najmłodsi nie brali, ale brali udział w takich sytuacjach jak rozłożenie ulotek, wbijanie nawet szyb w kinie i tym podobne. Że to właściwie hasło tylko czy roznoszenie też... To były takie na zasadzie zatrucia powietrza i tym podobne, to już brała grupa starszych, ale jednocześnie pisanie haseł i roznoszenie. A to już bardziej chyba bojowe szkoły, prawda? Te tak, ale 15-17 lat. Też brała udział w takich drobnych pracach,
typu roznoszenia ulotek, prasy i tym podobne. Tym bardziej, że w Brodzisku działała prasa, drukarnia kierowana przez Szpakowskiego wiadomo. No i ci Zawiszacy w wieku 12-14 lat odegrali chociażby bardzo dużą rolę w powstaniu warszawskim, chyba trochę być może czasami niedocenianą czy zapomnianą, bo nie brali udziału w walce, ale roznosili korespondencję, co było bardzo kluczowe dla... Tak, ale jest sytuacja, że Grodzisko właściwie tam najmłodsza młodzież Grodziska nie brała udziału w samym powstaniu, brała udział coraz starsza młodzież, która właściwie chodziła do szkół średnich i nas komplety na Politechnikę Warszawską i tym podobne. Natomiast tutaj była sytuacja przygotowywanie, przyjmowanie właściwie uchodźców z Warszawy. Przez miasto przyjęło właściwie masę ludzi z Warszawy po powstaniu warszawskim, między innymi zmarł w Grodzisku Miłosz Kotarbiński, ojciec Tadeusza Kotarbińskiego, jest pochowany na grodziskim cmentarzu. I tutaj jest sytuacja, że społeczeństwo grodziskie przyjęło na siebie wielki obowiązek pomocy warszawianom, czyli właściwie tego się może nie docenia. Na cmentarzu grodziskim nie ma za dużo pochowanych powstańców warszawskich. Jest jedna zbiorowa mogiła na cmentarzu, natomiast jest wiele osób cywilnych pochowanych w latach właśnie 40, w październik, grudzień 1944 roku. Czyli jest to sytuacja bardzo dosyć istotna, że właściwie miasto przyjęło wielu rannych, a szpitale były właściwie grodziski szpital miał jedyną aparaturę rentgenowską na teren podwarszawski. Czyli właśnie udzielenie pomocy medycznej dla Warszawy była bardzo ogromna. No i też warto wspomnieć, że były także kobiety. No, one tak się tam. Radio Conchita.